Sobota, 17 sierpnia 2024 roku. Godzina, zaraz wam powiem, 10:11. Słuchajcie, Jerzy na nogach od 4 rano, ale niestety plany rajzy już o 6 rano trzeba było zweryfikować, no bo niestety lało i dalej leje, ale już nie tak fest i mam nadzieję, że ten dzień aż taki zły nie będzie. Czemu sobota? A tak się jakoś mi uznało. Generalnie rzecz biorąc, to końcówka mojego 4-dniowego urlopu. Urlaupu, jak to się ginał po śląsku, godo. I to jest cały mój urlop tego sezonu. 4 dni plus oczywiście jeden dzień świąteczny i 4 dni weekendu, 2 soboty i niedzielę, nie? No to z tego wyszło, że mamy 9 dni wolnych. Ja pracuję szybko w robocie. W robocie wymagają szybko, precyzyjnie, tak więc urlop też szybko, precyzyjnie i po sprawie. Ale jak widać, nie tylko ja jestem taki szalony dzisiaj. Tak, mam kesza, słuchajcie, ale tego kesza już gdzieś znaszeł, tylko że jakiś błąd był w aplikacji i mi pokazywało, że nie ma znaleziony. Znalazłem go dokładnie 10 kwietnia 23, więc nie bardzo rozumiem, o co chodzi. Zalogowałem go zaś tamtą datą, więc chyba będzie ok. Słuchajcie, to się tu do nas w Krzycach. Pewnie jak się wiesieli, będzie ślub. Także fajnie. Już nie wiem, czy fajnie, no ale do młodych może i fajnie. A to treningi przed ceremonią ślubną pewnie. Ktoś co robił. W kościele na Krzycach grali. Szczerze powiedziawszy, to już od 14 lat nie był na wieszelu. Także weselnej halby żech nie wypił. Zresztą ja halby nie piję. Nie lubię po prostu. A i też takich imprez jak wiesiel też nie lubię. Chociaż dzisiaj to już świat tak schodzi na psy, z całym szacunkiem do psów oczywiście. Że się żyje bez ślubu, bez kościoła. Generalnie rzecz biorąc, ja też żyję bez ślubu. Ja nie mam ślubu w ogóle żadnego. Ani cywilnego, ani kościelnego. Ale też jest swobodny, także mi ślub nie jest potrzebny. To tak oczywiście do widzu. Mamy kościół ewangelicki.
Wiadomo, Śląsk Cieszyński, największe skupisko wanielików. Ale już tu nie z tobą, bo znany teren, nie? To jest ta słynna droga do Czech, którą jadę i dzisiaj prawdopodobnie wizyta u naszych sąsiadów też będzie. Myślana trasa tutaj się z nami krzyżuje. To jest reklama firmy, która mi robiła pokrycie dachowe. Okej. Pan Piotrek z Zaborza. Solidna firma, powiem szczerze. Robili bardzo solidnie. Nie ociągali się. Robota szła im naprawdę fajnie. Także polecam dach but Zaborze, ulica Darwina 6. Pamiętajcie, no debil nad debila. Zawsze trzeba się czego posilić pod drogiem z żabki. Dotarłeś w miejsce, jaka jest cache, którego żeś jeszcze nigdy nie zdobył. Miejsce dosyć popularne, ale nie jest on przy samym tym miejscu. Pisołek się, a jeszcze trzeba zrobić logowanie i spakujemy. Mamy tutaj krzyż pokutny między XIV a XVI wiekiem, stawiany przez zabójcę na miejscu zbrodni. Jest to zabytek, jeden z ostatnich na Śląsku Cieszyńskim, świadków funkcjonowania starego prawa nakazującego skazanym wystawianiu na ich koszt lub ich wysiłkiem krzyża w miejscu dokonania zbrodni. Przelegnika je na krzyżu w języku staroczeskim w roku 1645 dnia 25 lutego został w tym miejscu przez lekkomyślnych towarzyszy syn pana Jana Czerwenki, obywatela starego Cieszyna, zamordowany. Boże, bądź w miłości w duszy jego. Amen. Taki oto krzyż pokutny. Dobrze. Zabytek to zabytek. No, mnie też przychodzi czasami jeździć po miedzach. Tutaj Mańsk po prawej stronie. Nie chciało się mi wracać na Azot. Wolę wrócić przez miedza. Chyba mnie tu żaden nie ruszać. Zresztą ja po miedzy jadę, nie po polu czyimś. No to w tym miejscu zaczynamy przygodę z rowerem 2024. Jadamy teraz tam. Jestem w Gończycach, ale nie wiem, czy małych, czy wielkich. I tutaj też będziemy kończyć. A tu mamy jakieś gospodarstwo. Od razu tutaj przed nami pięknie widoczna Santoria, mało i dużo i wielko raczej. To są Kończyce Wielkie, tutaj wcześniej były małe, ale ponoć, że terytorialnie Kończyce Małe są większe od Wielkich. Tak to jest. Tutaj mamy folwark z 1760 roku, folwark Karłowiec, tak to się nazywało. Ja tu był już parę razy w tym folwarku, nawet tam w środku, tam taki wesela też. Rozmaite te rzeczy robią, wiesiela po naszemu. My tu też wóz
piesi jedli z panem Jurkiem, my tu byli. Właściciel wtedy nas puścił do środka. Naprawdę fajną miejscówa. Były takie stajnie rozmaite. A to wszystko podlegało pod zamek, kiedy będzie Miskorzyń. Folwark Karłowiec. No i generalnie rzecz biorąc, jeśli chodzi o ten folwark, to z 1760 roku. W którym po wojnie mieściło się gospodarstwo rolne, czyli tak zwany PGR. Aha, byłej państwowe stadniny koni w Pruchnej. Do 1945 roku folwark był własnością hrabiny Gabrieli von Thun und Hohenstein. Niegdyś mieściły się w nim zabudowania gospodarcze, stajnie, stodoły, obory, pomieszczenia na narzędzia. Obecnie w miejscu z tym znajduje się zadbane i nowoczesne gospodarstwo agroturystyczne. Trudno w to uwierzyć, ale w dawnej stajni jest teraz okazała sala bankietowa. Ja tam był w tej sali. W dalszej części obiektu można skorzystać z pokoi gościnnych. Wszystko to w otoczeniu ciszy, przyrody, świeżego powietrza, jednym słowem enklawa spokoju. Okolica zachęca do wycieczek rowerowych oraz pieszych. W oddali można podziwiać pobliskie Beskidy. No, zgadzam się z tym w 100%. Żeby tam wyjść, to trzeba się chyba dogadać tutaj z właścicielem. W każdym razie dzisiaj widzę, że jest zawyte, więc nic z tego. Sprawdzimy, czy tutaj kesza nie ma. Ale naprawdę fajne miejsce. Karłowiec. Tam właśnie tutaj w tym budynku jest ta sala bankietowa i te stajnie. I mamy tutaj też sam pałac Gabrieli von Thun und Hohenstein, w którym kiedyś był dom dziecka. I teraz właścicielami są państwo Ewa i Marcin Lipscy, którzy zamierzają w najbliższym czasie przywrócić cały zespół pałacowo-parkowy do dawnej świetności, kiedy rezydowała tu hrabina Gabriela von Thun und Hohenstein. Dobra pani, oczywiście, tak, skończyć z wielkich. Przy współpracy Muzeum Cieszyńskiego powstanie tu Izba Pamięci poświęcona jej imieniu, a także fundacja, która stworzy okolicznej społeczności programy edukacyjne i kulturowe. Leżące dotąd nieużytki zmienią się w winnice, park i obiekty sportowe. Winnica będzie nosić miano Chateau Kończyce Wielkie. I będzie jedną z niewielu w Polsce, gdzie winowość uprawiana jest przy murach pałacu. Produkcja odbywać się będzie w miejscu, dzięki czemu możliwe będą festiwale winne i degustacje. Powstanie także winoteka współpracująca z winnicami głównie z Czech i Słowacji, co stworzy możliwość organizacji imprez pod tytułem Wino bez granic. Pierwsze winobranie spodziewane jest na 2022 rok, czyli już było. Natomiast pierwsze wino w roku 2023 serdecznie zapraszamy. Taki park tu jest. Nie wiem, czy ja tu mogę chodzić, ale rewelacja. Fantastyczne. Okay.
Tutaj jest ta winnica. Rewelacja. A to do dymu się chyba nie zajedzie tutaj. Winnica Châtain, rok założenia 2020, ilość nasadzeń 2700 sztuk, 7 odmian białe, 4 trzy czerwone. Aha. No, pięknie. Dobry. No i witamy przy dębach szypułkowych, śląskie Matuzalem, dąb Mieszko, wysoki na 35 metrów, obwód około 9,10 metra. Wiek około 700 lat, czyli to jest najstarszy dąb na Śląsku. No to pamięta czasy bitwy pod Grunwaldem. Tutaj mamy dąb Przemko. No jest troszkę młodszy, jakiś 300 lat. Obwód 5,5 metra, wysokość 30 metrów. Nieźle. No, Kesza się mi tu nie udało znaleźć. Pewnie go liście zasypały albo coś w tym stylu. Tak, jest taka ścieżka jeszcze chyba do tego pałacu. Aleja wśród starych dębów imienia Husarii Polski. Pamiętają historyczne wydarzenia. Aha, to tutaj były też Sobieski tutaj szedł, aha. No proszę. Fantastycznie. Ewa i Marcin Lipscy. Tutaj się chyba jednak do przejść po tym zamku, nie? Tutaj się objeżdżą. Zobaczymy, może się da. Jest to winnica. Zobaczcie, fajnie to tu wygląda. Jest pałac Gabrieli von Thun und Hohenstein. Aha, tu jest płot, to się nie da przeleźć. Ale pewnie tu drudza się. Stare dęby. Stefan Czarnecki, Stanisław Koniec Polski. Aha. Władysław Wilczkowski,
Stanisław Jan Jabłonowski. No widać, coś tu się dzieje przy tym pałacu i dobrze, że ktoś to robi, że ktoś się tym opiekuje i przywraca do dawnej świetności. Zaś dom Stanisław Żółkiewski. No proszę. Fajne miejscowe tutaj są naprawdę. Cieszy to, że to miejsce odzyskuje dawny blask. Naprawdę szapoba do tych wszystkich, którzy tutaj oddają. Szacunek wielki, za co oddajemy. Ale my jeszcze nie kończymy tutaj tej rajzy, bo jeszcze nas czeka dodatkowa atrakcja. A mianowicie drewniany kościół. Jest tutaj ginał drewniany kościół. A tutaj se siedzi nikt inny jak sama hrabina Gabriela von Thun und Hohenstein. 1872-1957 ostatnia właścicielka miejscowego majątku ziemskiego, powszechnie znana jako dobra pani. Pochodziła z arystokratycznego rodu Larisz von Mönisz z Karwiny. Gabriela. Przepięknie to po czesku też. Czyli związana z Lariszami. I mamy kościół drewniany. Super. Tak ten kościół wygląda tutaj z kraja. Nie będę tam wchodził. Ja już tam wiele razy był. Jest tu cmentarz, marownia i fuzbal, ale się zrobił hit teraz. Ho! Fantastyczna sprawa tutaj w tych kończycach wielkich. No to już w Harzlach, słuchajcie, nadleśnictwo Ustroń. Tutaj jest taki oto trakt spacerowy. No, w sumie nie taki głupi pomysł, zwłaszcza że tutaj jest niedaleko źródło Borgońka. Ja tu nigdy nie był, słuchajcie, tyle czasu, że tu w tej okolicy nie rozpędził, ale tutaj, że nigdy nie był. No, nieźle. To może nas ta ścieżka zaprowadzi do tego źródła. A i też do dwóch kreszy, które podobno się tu znajdują. Byłoby bardzo fajnie. Wyglebił. Ale lepiej się przejdzie. No, tą ścieżynką nawet idzie jechać. Kierowski. Żeby tu. Fajnie tu jest. Różnie. Ja tu tyle razy w okolicy był, ale tu nie wiedział. No, dzięki kaszom trafiłeś do fajnego miejsca. Tutaj jest odpoczynek w lesie, jakiś wiata edukacyjna. Można sobie tu zrobić jakiegoś gryla. Ja tutaj jest nawet piec
co można rozpolić. Czy chyba można rozpolić. Raczej bym tu chyba już nie polił. Ale powiem wam, że taki piec kiedyś miała moja ciotka z wujkiem. W chałupie i to była kuchnia normalnie. Nie, to jest tylko chyba jako magazyn na drzewo zrobione. Ja, tu jest trąba. Tutaj się plechy kładło i się piekło. Tu jest popielnik, a tu jest spalenisko. Jest tu troszkę drzewa. Ja skądś kojarzę te kamienie, nie wiem skąd, ja tu chyba już kiedyś jechał. Ale to musiało być dawno, dawno tym. Idziemy tam ku tym kamieniom. No, są tu tablice edukacyjne, źródełko Borgońka niedaleko. Ale te kamienie skądś kojarzę. Nie wiem skąd, ale ja to już kiedyś widział. Chyba burza przekrzykuje. Niedobrze. Ten, który zasadził drzewo, nie żył na próżno. Pamięci pokoleń leśników chroniących i pielęgniących lasy na Leśnictwa Ustroń. W 95. roczniu powołania Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe. 6 września 2019. W hołdzie ziemi cieszyńskiej i lasom i polom, leśnikom i myśliwym. Koło Owieckie Brzezie w Harzlachu w swą 60. rocznicę powstania. Harzlach, 21 października 2006. No, jestem przy źródełku Borgońka. Wiecie, nigdy się nie był. Źródło jest chyba tam, w tej studni. Jest to tak zrobione jak we Wendelinie. Niestety trochę się mi pogoda zaczyna chrzanić. Idzie na mnie jakoś ulewa. Ale nie ma najgorzej, bo są my w bezpiecznym miejscu. Z kuli tego, że 300 metrów ode mnie jest dosyć solidnych rozmiarów wiata. I tu jest to źródełko Borgońka. No niestety Kesza żech nie naszł. Ponad tu jest kajś. Tak się tu woda leje. Elegancko. Byleby się nie loła z nieba, a to może być problem. Ja się jednak chyba poleje. Dobra, ja się tu umyję. I będzie git. No niestety będziemy mieć przerwa w rajdzie. A ja mam niestety nie minie. Dobra, kurie się zebrały. Niestety gromy walą. Widzicie? Rasza mamy zaliczono, ale mam nadzieję, że to się szybko skończy i nie będzie problemu. Tak, nie będziemy ryzykować dalszej jazdy z takim widokiem na horyzoncie, więc przeczekamy to tutaj. Burza jest bardzo blisko nas. A tam przy chałupie widać, że jest ok. Było zostać chałupie.
zaseczu, na tym przystanku, w Harzlachu. A tu ani widu, ani słychu, żeby to miało przejść. Windy pokazywało z początku, że mnie to minie. Minimalnie, ale miało minąć. Potem już jednak to się wszystko zmieniło. No i teraz nie wiadomo, jak to wszystko długo potrwa. W każdym razie to już jest kolejna rejza, która jest przerwana przez pogodę. Chyba tak to już ma być. No i słuchajcie, siedzę tu już praktycznie 2 godziny. No ta burza dalej nie chce przejść. Co ciekawe, widzę, że coś tu jeszcze na mnie idzie. No niedobrze, jakieś burze i deszcze. Zobaczmy, jak tam sytuacja wygląda. Tam widzicie, tam w tym miejscu już od jakiejś godziny się jaśni i się wyjaśnić nie może. Twórczo się tutaj jeśli jak brzmi. Tam się jaśniło, tam się nic nie jaśni już. Tam jedno brzmi i nic więcej. No słuchajcie, ja już w 6:30 praktycznie. Ja tu siedzę już ponad 2 godziny. Sprawa jest taka, że tam dalej jest niefajnie. Ale tu od strony Czech wygląda na to, że się jaśni. Więc ciśnijmy. Chyba jednak będziemy musieli doszukać. No i jestem pod następnym dachem, słuchajcie, jestem tu już około godziny. No i pogoda miała się jaśnić, a tu się nic nie zmieniło, zmieniło się na gorsze. Jak widzicie tam, w tamtym rejonie jest ulewa i to dość solidno. Ja tutaj jestem przy gminnym jakimś ośrodku kultury, przy jakimś boisku. Dach jest tutaj dosyć duży, także nie zmoknę. No i teraz chyba będzie tak, że już raczej do tej Karwiny nie pojadę. Trasę oficjalnie mam zaliczoną, bo no, sami widzicie, co się dzieje. Bo byłem przy tym zamku, przy punkcie kontrolnym, więc tutaj nic takiego się złego nie wydarzy. Natomiast no, pytanie, co będzie jutro? Jutro ma być taką samą pogodę jak dzisiaj, więc chyba odpuszczę też rowerun. Generalnie rzecz biorąc, jeśli chodzi o te moje trasy tego rowerunu, to już kwalifikuję się do medalu, bo mam już ich chyba 10 albo 11 przejechanych. Nie, 12. Bo 4 mi zostały. Dzisiaj miała być kolejno. Miała być pałacowa. No to niestety trochę dupa z tego. Ale oczywiście mam zamiar przejechać ją w całości, tę trasę. Ale chyba raczej no nie dzisiaj, bo
Trudno powiedzieć, o której stąd wyjadę w ogóle. Chyba, że mnie stąd wywalą, no ale myślę, że nie. Szkoda, że nie mój śpiwora, to bych się tu wyspał i kurczę został do jutra. Żartuję oczywiście. No niestety na cuk też dość daleko. Do Pogwizdowa jest 5 km, w takich warunkach 5 km jechać no niezbyt fajna sprawa. Rozjaśnić się ma dopiero gdzieś około 23, więc pewnie około 2-3 będę w chałupie. Miło perspektywa, no ale tak się czasami zdarza. Swoją drogą to kiedyś chciałem zrobić nocno rajza, więc chyba dzisiaj będzie taką nieoczekiwana okazja. Ale numer, no. Kurde, już ponad 4 godziny czekam, aż się to rozjaśni. No to jest wręcz niewiarygodne, słuchajcie, jest 21.30. Na horyzoncie pojawił się zakończenie tej ulewy. I sytuacja jest taka, że no na pewno tej rajzy nie będę już kontynuować, to jest za późno, za nieskoro. Więc już będziemy się, mam nadzieję, za niedługo brać ku chałupie. Tak, słuchajcie, 21.30. Ruszamy. Ruszamy. Stąd. No niby trasa mamy zaliczono, ale niestety dzisiejsza rajza nie udana kompletnie. A to niestety przez pogodę. Dobrze, że znalazłem jakiś dach. Ale jedno jest pewne, że do Czech dzisiaj nie jadę. Nie ma takiej opcji. Więc no trudno, ale to już jest za nie skoro. Pytanie tylko, kiedy będzie ta rajza kontynuowana, tego też nie wiem. Trudno mi to powiedzieć w ogóle. Bo teraz 30 km do chałupy. No to jestem w Kutnej, zatoczyłem piętla. Generalnie rzecz biorąc, wracam tą samą trasą, to się mi rzadko kiedy zdarza, ale dzisiaj z konieczności nie będziemy kombinowali. Droga do Czech. Którą to mamy godzinę? 22.01. Szansa, że przed północą będę jeszcze w chałupie, to jest dosyć sporo nawet. Słuchajcie, jednak coś się dzieje. Fojermany wyjeżdżają. Już w miejscowości Mnich. Teraz zacznę przejazd przez las, ale tym oto asfaltem. Tym jest Sztreka, albo jak to woli, Bana, Katowice, Wisła. Albo też i Wisła, Gliwice. Gliwice. Też tu ludzie do Gliwic jeżdżą. No i jada już przez ten las. Ale też już widzę tablicę z napisem Landek. Teraz mam długie światło załączone.
rzeczywiście jak pojedzie jakiś auto przez kilka, tego muszę wyłączyć. Taką samą zasadę jak w autach, ale dużo lepiej się jedzie w takim świetle. No i tak, Brunów, słuchajcie, też czekają. Objeżdżają, że ją dojeżdżam do chałupy. Tutaj nie widać jakichś połamanych drzew. Wygląda na to, że jest wszystko ok. No, oczywiście tutaj też musiało ciągnąć. Mokro wszędzie. Jabłka na drzwi nachodzone. Także ciąg dalszy nastąpi, słuchajcie. Nie wiadomo, tak definitywnie koniec, bo to trzeba poprawić. Trzeba to jeszcze raz przejechać. Więc nie ma co odkładać tego. Trzeba tu przejechać przez oficjalnie pasową zaliczoną, żeby jeszcze to przy pałacu, czyli na punkcie kontrolnym. Ale przejechać zaledwie 25% trasy, którą organizator znaczy, że jest hańba do mnie. Tak więc nie jest to fair wobec innych i mam tego świadomość, dlatego też trzeba to będzie powtórzyć już bez keszy w tym początkowym odcinku, no bo te kesze mam pozbierane, ale i nie, ale po prostu nie było. Ale generalnie rzecz biorąc, no dzień dobry spędzony, szkoda, że 5 godzin stracone w burzy i to dość solidnej, ale no trudno się mówić. Mówi się trudno, goda się trudno, jak w Woltach było. No cóż, wjechałeś na swoją ulicę. Oznacza, że to są najbliższe ciemności. No proszę. Lampy nie świecą. Ale nie ma. Słuchajcie, dzisiaj dwie osoby z Michałku pojechały na czasy w formie gaci z księdzem Zygmuntem między innymi. Zresztą on jest organizatorem. A więc mam nadzieję, że będziemy mieć udane czasy. Nie tak jak ja dzisiejszy rajd, ale nie ma co płakać. Po prostu trzeba myśleć o następnej. Szybcie się i do zajrzenia.